Bogu. Bóg jest dobry cały czas. Nim tutaj przyjechaliśmy z żoną, z córką, to żona mi przeczytała gdzieś tam taką rozmowę nauczycielki, która w przedszkolu pracuje, z jakimiś tam po prostu dziećmi. I pytała tych dzieci o wodę. Jak leci woda z kranu, to gdzie leci? No i dzieci mówią, no do kranu. I dalej pytała ta nauczycielka, mówi, a z kranu gdzie leci ta woda? No i one mówią, do ścieków. I ona mówi, dobrze, a dalej? Do ściekalni. I ta nauczycielka mówi, jakie to proste, do ściekalni. I myślę, że tak jak nieraz my utrudniamy coś i nazywamy coś dużo trudniej niż to faktycznie wygląda, próbujemy jakoś to specjalnie nazwać, to jest proste. I tak samo jest z Bożym Słowem. Boże Słowo jest proste wtedy, kiedy Duch Święty nam je objawia. Dlatego chciałbym zachęcić nas jeszcze teraz do modlitwy o to, aby Duch Święty objawiał nam swoje słowo dzisiaj. Ojcze, jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni za to, że w Twoim imieniu mogliśmy się zgromadzić, że w Twoim imieniu możemy się spotykać, rozważać Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty do nas mówisz, chcesz do nas mówić. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość. Modlę się o to słowo, które nam dziś przygotowałeś, abyś mówił nim do nas. Dziękuję Ci za to, że chcesz też i mnie dziś użyć do tego, aby to słowo przekazać. Modlę się o moje usta, abyś postawił straż nad nimi, aby wypowiadały tylko i wyłącznie to, co jest od Ciebie. A modlę się też o to wszystko, co przygotowałem, co mi objawiłeś, aby zostało w cieniu, ażeby Twój Duch Święty był w centrum prowadzenia tego słowa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze w niebie, o to do Ciebie wołamy. Amen. Otwórzmy pierwszy list świętego Piotra, 3 rozdział, od 8 wersetu będziemy czytać. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie. Błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. List świętego Piotra, jak cofniemy jedną stronę do tyłu, to 1 rozdział, 1 werset czytamy: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni wybranych. I zwróciłem uwagę na to, że to jest słowo skierowane do wychodźców rozproszonych i te miejscowości, które są tam wymienione, to jest wszystko Azja, rozproszone gdzieś tam po Azji. Tak myślę, że tak jak to słowo jest skierowane do wychodźców, do gości, do pielgrzymów, tak samo jest skierowane do nas. Bo i my tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami, my tylko tutaj jesteśmy gośćmi na ziemi. Na jakiś czas. I zaczyna apostoł Piotr od słowa: a w końcu. W innym tłumaczeniu
jest tłumaczone to słowo wreszcie, nareszcie. Mówi wiele słów wcześniej do tych ludzi w tym liście, aż dochodzi do tego momentu, kiedy mówi, a w końcu, nareszcie mogę wam to powiedzieć. I wymienia, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie. I osobiście zwróciłem uwagę na to słowo błogosławcie. I chciałem bardziej zaznajomić się z tym słowem tak często używanym, tak często wypowiadamy to słowo, niech ci Pan błogosławi, niech cię Bóg błogosławi. I zacząłem gdzieś tam szukać po internecie jakiegoś głębszego znaczenia tego słowa i powiem wam szczerze, że straszne rzeczy tam czasem były napisane i dobrze, że pastor ma jakiś tam zasób książek, z których można skorzystać. Słowo, które tu jest użyte z greckiego eulogia. Ten przedrostek e, dobrze i logos, logos słowa. Można powiedzieć dobre słowa. Dawać albo życzyć coś dobrego, wychwalać, piękny język, hojny dar, chwała oddawana Bogu. I myślę, że tu właśnie w tym wersecie dawać albo życzyć jakieś dobre słowo. Nie obelgą, nie złym słowem, ale dobrym słowem. Przeciwnie, błogosławcie. Dobre słowa wypowiadajcie. Był taki dzień, kiedy moja mama opowiadała mi coś o swoim kościele. Jest w kościele katolickim, opowiadała o księżach. Ja się tak zdenerwowałem, mówię, bo niektórzy nawet nie są nawróceni. Jak oni mogą prowadzić owce, skoro nawet nie znają Pana? Jak mogą przekazywać Boże Słowo, skoro nawet Go nie znają? I moja mama wtedy tak posmutniała i powiedziała, no ale co zrobić? No ja też kiwnąłem ramionami, no i co zrobić? I więcej takich sytuacji, kiedy wypowiedziałem takie złe słowa. Aż przyszedł taki dzień, kiedy Bóg mi to objawił, że masz błogosławić. Masz ich po prostu błogosławić. Odziedziczyli błogosławieństwo. Jak to rozumiem? Błogosławimy i mamy odziedziczyć błogosławieństwo. Tak jakby to błogosławieństwo wróciło z powrotem. Myślę o naszym kraju, myślę o innych denominacjach, myślę o ludziach, którzy nie znają Boga. Możemy narzekać na nasz kraj, możemy narzekać na ludzi rządzących tym krajem, możemy wyśmiewać się, żartować z sytuacji, które się dzieją. Możemy mówić źle o
innych denominacjach. Mogę źle mówić o moim szefie w pracy, o moim kierowniku. Słowo Boże mówi, ale błogosław, życz im dobrze, dawaj im dobre dary. Błogosławić. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego. Jak otworzymy pierwszy list do Tesaloniczan, przepraszam, pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Błagania, modlitwy za wszystkich ludzi, bez wyjątku. Za królów, za przełożonych. Dlaczego? Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Ale nie tylko dlatego. Czwarty werset. Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bez wyjątku. Bez wyjątku. Nie patrzy na denominację, nie patrzy naszymi oczami, ale patrzy na serce. Wiecie co, tak mocno utożsamiam się z tym słowem, bo nieraz narzekałem na to, że to tak wygląda, że a nieraz też słyszałem, jak ludzie opowiadali, jaki ten naród głupi, albo jakie to wyznanie jest niemądre. Wiecie co, miałem taką sytuację, teraz przez święta rodzice chcieli, żebym ich zawiózł do kościoła, zawiozłem ich, no i mówię, a no to sobie pojadę, jakieś tam zakupy jeszcze zrobię, może w międzyczasie. A mój tata mówi, no to co, pójdziesz? I walka w środku, no nie pójdę, gdzie tam pójdę? Jak tam nic mądrego ksiądz nie powie. Kombinowałem, co zrobić. Mówię, a, wysadzę ich wcześniej, pójdę do samochodu, później niby pójdę zaparkować. I kombinowałem. I faktycznie wysadziłem mamę, wysadziłem tam siostrzeńca, a mój tata mówi, a ja z tobą zaczekam. I nie miałem wyjścia, musiałem pójść. I schowałem się za filarem z tyłu. I wiecie co, ja tam długi czas tak tam funkcjonowałem. Ja byłem nawrócony i tak tam funkcjonowałem. Kiedy leciały pieśni na chwałę Bogu, ja śpiewałem na chwałę Bogu. A kiedy była jakaś nieprawda, to ja się modliłem. I długi czas tam tak tam funkcjonowałem i wychodziłem z nabożeństwa zbudowany. Troszkę musiałem niektóre rzeczy jak przez sitko przecedzić. Wiecie co, na tym nabożeństwie Bóg pokazał mi osoby, które takich moich znajomych, których zawsze kojarzyłem z Kościoła katolickiego, że tam zawsze byli. I Bóg mi przez chwilę pozwolił zobaczyć ich, Jego oczami. Szczerość ich serca.
pomimo ich niewiedzy, pomimo nieznajomości Bożego Słowa, szczerość ich serca, że są tam za każdym razem. I ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu ksiądz głosił dobrze. Głosił prawdę. Inna sytuacja, kiedy były jakieś imprezy rodzinne albo imprezy, na które zapraszali mnie moi koledzy, to było oczywiste, że nie idę. I powiem wam, że nawet jak były jakieś śluby, nie chodziłem. Aż do momentu, kiedy mój bardzo dobry znajomy, mój dobry kolega, z którym się wychowywałem, mieliśmy taką swoją, że tak powiem, ekipę, z którymi ludźmi chodziliśmy wszędzie, od dziecka się znaliśmy i on brał ślub. No i to jest oczywiste, ja nie idę. Ale Duch Święty zaczął mówić, ale ja chcę, żebyś poszedł. Ale jak, no jak, przecież tam będą pić. Jak mam iść na takie wesele? Chcę, żebyś poszedł. I po dłuższej modlitwie, bo oczywiście ja za każdym razem muszę mieć 100 tysięcy potwierdzeń, żeby Bóg mi to potwierdził, że na pewno. I wspólnie z żoną zadecydowaliśmy, pójdziemy. Mówię, dobra, pójdę, ale przygotuję się i nawet jak w kościele będą źle głosić, to wyjdę za kazalnicę i będę miał słowo. I spóźniliśmy się do kościoła i przyjechaliśmy po kazaniu. Ale miałem to słowo i szedłem z tym słowem jako z życzeniami dla pary młodej. Życzymy im. Ja dzielę się tym słowem, które odebrałem. A już żona mojego kolegi mówi, tak, to samo, co na nabożeństwie nam mówisz. Ja mówię, no nie wiem, bo się spóźniłem. A później było to przyjęcie, ten ślub, to wesele później. I znów Bóg pozwolił mi popatrzeć Jego oczami. Na ludzi, którzy tańczą. Dla których to jest chwila radości. Dla których to jest chwila szczęścia. Pokazał mi ludzi, których usta się uśmiechały, ale pokazał mi ludzi smutnych. Pokazał mi ludzi, którzy potrzebują Boga. Ja patrzyłem na nich i nie mogłem uwierzyć, że to, co ja zawsze patrzyłem na to i mówiłem, jakie to złe, jacy oni w ogóle są źli, jak tak potrafią robić. To samo przecież robiłem kiedyś. Tak samo szukałem Boga. Tak samo szukałem Jego w różnych miejscach. Szukałem tej radości. Ale tą radość tylko i wyłącznie może dać Bóg. Tą radość, którą oni szukają. Poszedłem do samochodu, zacząłem się modlić, zacząłem płakać. Ludzie potrzebują błogosławieństwa. Potrzebują błogosławieństwa. Potrzebują dobrych słów. Potrzebują tego, aby im dobrze życzyć. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bez wyjątku. Aby każdy był zbawiony. Opowiem wam jeszcze jedną historię. Byłem w Katowicach na PKP.
jechałem z jednego szkolenia i poszedłem taką główną alejką, tam główną ulicą, tam od tej, z tego PKP. I dużo się tam działo na tej ulicy. Ktoś rozdawał jakieś ulotki, ktoś śpiewał, grał na gitarze. Było bardzo tłoczno na tej ulicy, a ja czułem takie obciążenie, czułem takie zło w tej ulicy, na tej ulicy. Pełno takiego zła. W ogóle mówię, co to za miejsce? Jak byłbyś tu potrzebny, Panie? Jak jesteś potrzebny na tym miejscu? Wiecie co? I szedłem wzdłuż tej ulicy i na środku tej ulicy stoisko Świadkowie Jehowy. Książki. Za darmo. I zwróciłem uwagę tylko na jedną książkę, która tytuł miała coś w stylu Tylko Jezus może Ci pomóc. Tyle rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Kiedyś Jan powiedział Panu Jezusowi, że spotkaliśmy człowieka, który wygania demony w Twoim imieniu i zabroniliśmy mu, bo nie chodzi za nami. A Pan Jezus powiedział, nie zabraniajcie mu. Bo jeśli ktoś nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I wiecie co, zrozumiałem to, że możemy patrzeć na te wszystkie inne denominacje, patrzeć na te różnice, patrzeć na te sytuacje, w których mówimy, no ale to jest fundamentalne, jak oni mogą tak robić? Potrzebują modlitwy, błogosławieństwa. Aby wszyscy doszli do tego momentu, kiedy poznają prawdę. I można na tą prawdę popatrzeć dwustronnie. W jeden sposób prawdą, którą jest Pan Jezus. Jestem drogą, prawdą i życiem. Popatrzeć, muszą przyjść do poznania prawdy, do poznania Pana Jezusa. I to jest fundamentalne. Ale też druga rzecz, tak jak i my, cały czas Bóg nam objawia jakieś nowe rzeczy w swoim Słowie. Potrzebują zrozumieć niektórych rzeczy. I my powinniśmy im pomóc. Możemy patrzeć na nasz naród, na nasz kraj, na prezydenta, na senatorów, na posłów, na burmistrzów, wójtów, sołtysów i kiwać głową i narzekać i denerwować się przy wiadomościach. Jak oni mogą tak robić? A możemy ich błogosławić. Bo tak mówi Boże Słowo. Żebyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Jesteśmy cząstką tego kraju. Jesteśmy cząstką Polski. Wolnej Polski. I mamy za co dziękować. Mamy za co dziękować. Możemy dziękować za to, że tutaj nie ma wojny. Że możemy się w jedności, w miłości, w wolności zgromadzić tutaj na tym miejscu. Że możemy czytać Boże Słowo i nikt nas za to nie prześladuje. Możemy być wdzięczni za to. Możemy się modlić w wolności. Możemy słuchać Bożego Słowa. Możemy śpiewać Mu na chwałę pieśni wolności. Wiecie co? W mojej pracy
Nieraz udziela mi się to, co wszyscy mówią wokoło, pracownicy, jak narzekają i na dyrektora, i na kierowników. I czasami po prostu się to człowiekowi udziela, że nawet nie wie kiedy i też mówi, no faktycznie tak jest, źle jest. Kiedyś opowiadała mi taka koleżanka z pracy o takiej dziewczynce, prawdopodobnie w Indiach to było, którą wysłali rodzice do pracy, bo taka bieda była, wysłali ją do pracy, ona była szwaczką, już w wieku chyba 12 lat szyła. Jak dobrze pamiętam, to szyła tam 16-18 godzin dziennie. A te pieniądze, które zarobiła, część musiała wysłać swoim rodzicom, bo oni praktycznie po to ją wysłali, żeby mieli co jeść. Żyjemy w wspaniałym kraju. Niesamowitą łaskę Bóg nam okazuje tu na tym miejscu. Oby ta łaska, którą nam okazuje, nie sprawiła, że będziemy śpiący, że będziemy uśpieni, że będziemy leniwi, że będziemy niewdzięczni. Ale niech to, co jest i to, co mamy, służy ku wykorzystaniu tego na Bożą chwałę, dla pozyskiwania ludzi dla Chrystusa. To jest moją modlitwą. To jest moją prośbą. I to jest w ogóle niesamowite, że to słowo mówi, na to powołani zostaliście. Nie tylko, aby błogosławić, ale aby odziedziczyć błogosławieństwo. I wiecie co, nie patrzę teraz na ten fragment, na to słowo odziedziczyć, jak na tą sytuację, kiedy Jakub dostał to błogosławieństwo od Izaaka. I też sobie pozwoliłem sprawdzić to słowo odziedziczyć, co znaczy. Jest tu słowo użyte kleronomeo. Odziedziczyć, być spadkobiercą, ale także uzyskać i osiągnąć. I tak sobie myślałem, że troszkę to jest tak, że jak z grą w tenisa o ścianę, że odbijam piłeczkę, a ta piłeczka wraca do mnie. I bardzo podobnie jest z tym błogosławieństwem. Błogosławcie, aby odziedziczyć błogosławieństwo, aby to błogosławieństwo powróciło z powrotem. I myślałem o sytuacjach w Biblii, w Bożym Słowie, kiedy ktoś błogosławił i odziedziczył to błogosławieństwo. I może zobaczmy te fragmenty. Jeremiasz 29:7. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I myślę o sytuacji, kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z raju i przez to i my zostaliśmy wygnani. I tu jesteśmy tylko na obczyźnie. Tu jesteśmy tylko gośćmi, pielgrzymami. Ale mamy się starać o pomyślność dla naszego kraju, dla naszego miasta, dla naszego szefa, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Księga Daniela, 6 rozdział. Jest to sytuacja, kiedy Daniel wylądował w lwiej jamie za to, że był posłuszny Bogu. I praktycznie jego król skazał go na to, prawda?
I czytamy tu później od 20 wersetu, jak ten król, pomimo tego, że skazał go na to, to jednak lubiał Daniela, prawda? A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król śpiesznie do lwiej jamy, a gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. I gdzie jest to błogosławieństwo? Właśnie tutaj. Królu, żyj na wieki. Skoro błogosławieństwo to jest dobre słowo, skoro to jest dobry dar, dobrze mu rzeczy, dobrze mu, coś dobrego mu daje, dobre słowo. Mówi: Królu, żyj na wieki. Nie czytamy tam o Danielu, który narzeka w tej lwiej jamie i mówi: ten król, niech będzie przeklęty, bo on mnie tu wrzucił, jeszcze lwy mnie zjedzą. Nie czytamy o tym. Czytamy o tym, że mówi: Królu, żyj na wieki. I dalej w 23 wersecie: Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, także mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, zwróćmy na to teraz uwagę, nic złego nie popełniłem. Nic złego nie popełniłem, to znaczy nie wypowiedziałem ani jednego złego słowa. Nic złego nie uczyniłem w stosunku do ciebie. Błogosławię cię, królu. Królu, żyj na wieki. Niesamowite słowo. I 29 werset, zobaczmy jeszcze. Daniel błogosławi i 29 werset mówi o tym, że otrzymuje błogosławieństwo. A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Dobrze mu się powodziło, bo błogosławił. Są też sytuacje w Bożym Słowie, kiedy moim zdaniem błogosławieństwo nas może tak samo spocząć na błogosławieństwie naszych podwładnych. Jest taki fragment zapisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Czytamy tutaj o tej sytuacji, kiedy bracia sprzedali Józefa. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowój Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. Przez wzgląd na Józefa, przez wzgląd na tego człowieka, który był Bożym dzieckiem. I wierzę w to, że także w tej sytuacji błogosławił tego Potyfara, który był jego panem. I znów nie czytamy o tym, że narzekał na swoich braci. Nie czytamy o tym, że narzekał na tego pana, do którego został sprzedany. Ale to błogosławieństwo Józefa spoczęło na błogosławieństwie tego Potyfara. I znowu później kolejna sytuacja, kiedy Józef nie poddaje się pokusom żony Potyfara, wylądował w więzieniu. I znów by ktoś mógł powiedzieć: no i co, to było błogosławieństwo, wylądował w więzieniu. I znowu czytamy o tym, że ten człowiek, który zajmował się tym więzieniem, znów ten przełożony znów wszystko powierza Danielowi. Józefowi, przepraszam. Kolejna taka sytuacja.
I później, jak znamy bardzo dobrze to Boże Słowo, tak samo u Faraona. Ale ja nie chcę wam dziś przekazać słowa, które mówi błogosław, bo będziesz błogosławiony. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku i niech Bóg mnie od tego zachowa. Zapisałem sobie takie zdanie. Motywacją do błogosławieństwa ludzi nie może być chęć uzyskania także błogosławieństwa. Na przykład pobłogosławię ciebie, bo mi Bóg później pobłogosławi. Tylko i wyłącznie dlatego to robię, tylko i wyłącznie dlatego cię dziś błogosławię, bo tak naprawdę ciebie nienawidzę, ale Bóg mi za to pobłogosławi, bo tak mówi Boże Słowo. W żadnym wypadku. Motywacją powinien być i właśnie ten fragment z listu świętego Piotra, od którego zaczęliśmy. A w końcu, a wreszcie, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Niech to będzie naszą motywacją. Współczucie, bo to są biedni ludzie, którzy nie znają Bożego Słowa. Miłość, braterstwo, pokora. Niech to będzie naszą motywacją. 14 werset. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nawet gdybyście mieli cierpieć. I czy to nie jest droga Pana Jezusa? Czy to nie są Jego ślady? Nie chcę dziś przekazać tego, że jeśli będziesz błogosławił swojego szefa w pracy, to dostaniesz podwyżkę i cię ustanowi kierownikiem, a później może obejmiesz jego stanowisko. Może tak być. Ale może jeszcze bardziej ci się dostawać. Ale na to powołani jesteśmy, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. I tutaj to słowo w 14 wersecie błogosławieni, pomimo tego, że cierpią, to już nie jest to samo słowo, które jest użyte tutaj w tych wcześniejszych wersetach. Ale jest tu użyte słowo makarios, w głównej mierze szczęśliwy. Patrząc na to słowo, przypominają mi się słowa naszego brata, który na ostatniej modlitwie mówił o prześladowanym kościele i opowiadał taką historię o pastorze, który rozmawiał z człowiekiem, z mężczyzną z prześladowanego kościoła i ten pastor mówi, jak mamy wam pomóc jeszcze? Jak wam tam pomóc? A ten człowiek mówi, to ja się pytam, jak my mamy wam pomóc? My jesteśmy szczęśliwi, my mamy pokój z Bogiem, my mamy z Nim społeczność, relacje. To wam trzeba pomocy. I to jest prawdziwe. Potrzebujemy pomocy, abyśmy ruszyli z miejsc. I wcale to nie oznacza, że prześladowany Kościół, kiedy znęcają się nad nimi, może wcale nie mają uśmiechów na twarzy. A na pewno nie mają uśmiechów. Ale to jest szczęście, nie do opisania. Szczęście bliskości z Bogiem.
I możliwe, że tego szczęścia w ogóle nie znam. Do tego was chcę dziś zachęcić. Ostatnia myśl. Był czas w moim życiu, kiedy mówiłem, to już wszystko nie ma sensu. Pan Jezus za niedługo przyjdzie, a jeszcze tak dużo jest do zrobienia. A ja wiem, ile jest dużo do zrobienia, a jeszcze tak mało zrobiłem. To nie ma sensu. Rezygnuję. Odebrałem Bożą drogę. Mówię, Boże, to nie ma sensu. Rezygnuję. Nie ma to sensu. Ty za niedługo, Panie Jezu, przyjdziesz. To po co to w ogóle zaczynać? Kto tak działa? Przeciwnik, szatan, diabeł chce, aby wszystko, co dobre, wykraść z nas, żeby nas uśpić, żeby nas oszukać. A nawet gdyby jutro przyszedł Pan Jezus, to ma to sens, aby iść do przodu, aby błogosławić. Ma to sens, aby pozyskiwać ludzi dla Chrystusa. Nawet dla tego jednego człowieka ma to sens, bo będzie miał życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Ma to sens. Do tego chcę was zachęcić, abyście błogosławili i szli do przodu. Błogosławili naszych szefów w pracy, błogosławili naszych pastorów w kościołach, błogosławili inne denominacje, błogosławili księży, którzy nie znają Pana Jezusa, choć nie wszyscy. Abyśmy błogosławili nasz kraj. Amen.